Cześć, nazywam się Olga Barbara Pietrzak i jestem trenerem mentalnym oraz coachem i specjalizuję się w kryzysach w związku oraz kryzysach osobistych. Ten materiał przygotowałam specjalnie dla panów. Dla tych mężczyzn, którzy chcą okazać wdzięczność swojej partnerce czy też żonie. Zatem najlepiej, jeśli zamkniesz oczy i skoncentrujesz się na swoim oddechu. Zacznij spokojnie, delikatnie i głęboko oddychać. Jak już jesteś tak wyciszony, przejdź swoją świadomością do serca i poczuj bicie swojego serca i spróbuj wyobrazić sobie, jak oddychasz przez serce. Weź 3 oddechy, koncentrując się na swoim sercu. I tak z zamkniętymi oczami widzisz swoją kobietę przed sobą i wysyłasz do niej strumień miłości. Miłości, wdzięczności i spełnienia. A wraz z tym uczuciem, które leci do niej w takim twoim ulubionym kolorze, wysyłasz też myśli. Kocham ciebie. Kocham ciebie, moja najdroższa. Może czasami za mało ci mówię, jak cię kocham. Może czasami jest mi ciężko wyjaśnić, jak bardzo cię kocham. Ale jesteś dla mnie bardzo ważna. Dziękuję ci, że to właśnie mnie wybrałaś za swojego ukochanego. Dziękuję za to, że to właśnie ze mną chcesz tworzyć ognisko domowe. Dziękuję ci, że to ja właśnie z tobą mogę dzielić się swoimi problemami, wątpliwościami, zmartwieniami. Dziękuję ci, że słuchasz tego, co ci mówię o swoich pasjach i pragnieniach. Dziękuję ci za to, że towarzyszysz mi codziennie w moich staraniach i kłopotach. Dziękuję ci, że trzymasz mnie za rękę. Dziękuję ci, że zapach twojego ciała zarezerwowany jest tylko dla mnie. Dziękuję ci za ten delikatny dotyk. Dziękuję ci za ten codzienny uśmiech. Dziękuję ci,
za to ciepłe i akceptujące spojrzenie. Dziękuję Ci za te buziaki z rana i wieczorem. Dziękuję Ci za te przytulasy przepełnione miłością. Dziękuję Ci po stokroć za wszystko dobro, które mi wysyłasz. Dziękuję Ci, że tak wierzysz we mnie. Dzięki Tobie mogę rosnąć i rozwijać się dalej. A jeśli coś będzie się działo ze mną niepokojącego, to proszę, powiedz mi o tym z miłością. Jestem Ci wdzięczny za to, że mnie wybrałaś. Kocham Ciebie. I wierzę, że spotkaliśmy się tutaj po to, aby stworzyć coś naprawdę pięknego. Do ostatnich naszych chwil. I wierzę, że też tam, po drugiej stronie, też się spotkamy i będziemy tworzyć tam coś również pięknego. Kocham Ciebie, moja kobieto. I teraz widzisz, jak z Twojego serca wypływa to olbrzymie miłość, to olbrzymie uczucie miłości i płynie do niej. Pływa do jej serca, a z serca przepełnia ta Twoja miłość ją, całą ją, całe jej ciało. I ona teraz czuje tą Twoją miłość. Kochajcie się. Dbajcie o siebie. Kochajcie i żyjcie. Wszystkiego dobrego.